Witaj, Amandi. Co tam słychać, ziomeczku? Czego chcesz ode mnie? Nie widzisz, że jestem zajęty tej zajebanej, zasranej Polsce? Wiem. Słuchaj, znalazłem fajną robotę, co można szybko się wzbogacić. Opowiadaj dalej! Ostatnio odkryłem fajne źródła mocy. Można je sprzedać na czarnym rynku i się nieźle obłowić. Zajebiście! Ale skąd jesteś w posiadaniu? Dostałem je od samego robara drugiego. Nie chcę mi się wierzyć, ale niech ci będzie. Widzę, że jesteś troszkę nieufny z tym, ale znam człowieka, co ci opowie o tym. Sedno sprawy uderzyłeś. Kto to jest? Ten człowiek nazywa się Andrzej Pierdzimonka. Aha, a gdzie go znajdę? W fortecy koło mostu. Siema, nieznajomy! Nie mówi się siema, tylko dzień dobry! Piznął ktoś ciebie w łeb? O, przepraszam pana, jeśli uraziłem. Co chcesz od skromnego handlarza różnymi rzeczami? Podobno możesz mi wytłumaczyć o źródłach mocy. A co chcesz wiedzieć? Najlepiej wszystko! Dobrze, no to słuchaj. Około 1000 lat przed naszą erą moi przodkowie odkryli lub znaleźli jaskinie na terytorium orków z tymi rzeczami. Ale nie jest łatwo to znaleźć. Tylko mapkę może ci pomóc. A mogę prosić o mapkę? Wreszcie ktoś mnie poczęstuje jakimś ziołem. Chyba już 2 lata nie paliłem dobrego zioła. Witaj, mordziaty. Co tak się kręcisz bez celu? Szukam pewnej jaskini. Aha, rozumiem. A jakiej? Z kamieniami szlachetnymi. Od razu mogłeś tak gadać, mordziaty. To wiesz, gdzie znajdę tą jaskinię? Oczywiście, że wiem. Chodź za mną. Mordziaty, patrz! Jakiś ork się szwenda po naszej jaskini. Co robimy? Zagadaj go jakoś. Jasne, luz! Mogę, nie ma problemu! O nie! To Amadeusz! Znowu się spotykamy, ale tym razem mnie nie oszukasz. Jesteś kurwą niemiecką i szmatą. I co jeszcze? Podobno kumplujesz się z wyrzutkami społeczeństwa. Słuchaj, wielka stopo, a nie można? Zabronisz mi? Nie. No widzisz, rozkazuję ci spieprzaj z tej jaskini, masz 10 sekund, bo inaczej marno skończysz. Ale się boję, świnio niemiecka! Broń się, kutasie! Witaj, mordziaty! Co tak się kręcisz bez celu? Szukam pewnej jaskini. Aha, rozumiem. A jakiej? Z kamieniami szlachetnymi. Od razu mogłeś tak gadać, mordziaty! To wiesz, gdzie znajdę tą jaskinię? Oczywiście, że wiem. Chodź za mną.
Mordziaty, patrz! Jakiś ork się szwenda po naszej jaskini. Co robimy? Zagadaj go jakoś. Jasne, luz! Mogę, nie ma problemu! O nie! To Amadeusz! Znowu się spotykamy, ale tym razem mnie nie oszukasz! Jesteś kurwą niemiecką i szmatą! I co jeszcze? Podobno kumplujesz się z wyrzutkami społeczeństwa! Słuchaj, wielka stopo! A nie można? Zabronisz mi? Nie! No widzisz! Rozkazuję ci spieprzaj z tej jaskini, masz 10 sekund! Bo inaczej marno skończysz! Ale się boję, świnio niemiecka! Broń się, kutasie!